Cześć, tu Kasia i Ewelina z kanału Bez Presji. W dzisiejszym odcinku przygotowałyśmy dla Was przepis na szarpanego kurczaka, zgodnie z tym, co wybraliście w ankiecie na naszym Facebooku. Ten przepis jest bardzo uniwersalny, jest super bazą do wielu potraw, ale dzisiaj prezentujemy go w takiej oto wdzięcznej bułeczce z dodatkiem surówki z czerwonej kapusty, którą już znacie z naszego kanału. Zapraszamy do oglądania! Potrzebujemy oczywiście kurczaka. Tutaj mamy jedną podwójną pierś, podzieloną już na pół, żeby nam ładniej dochodziła. I na tym etapie tylko ją posolimy. W zasadzie. Reszta przypraw będzie już w garnku, także nie żałuję soli. Jak to, Ewelina? Tak. Ten kurczak byłby świetnym daniem dla małych dzieci, nawet dla bobasów, które dopiero zaczynają przygodę z jedzeniem stałych pokarmów. Wtedy nie posoliłybyśmy go, tylko przeszedłby tymi przyprawami, które za chwilkę pokażemy, które dodamy do tego kurczaka. On jest bardzo mięciutki, bardzo fajnie się rozdziela, więc byłby idealny nawet na samym początku rozszerzania diety. A tak z ciekawości, od jakiego wieku można podawać dzieciom sól? Wiesz co, no do roku bezwzględnie nie powinno się dosalać absolutnie nic. Ale lipa. Po roku można, natomiast najlepiej do drugiego roku życia w ogóle nie dosładzać i nie dosalać. Natomiast no, nie chodzi też o takie restrykcje, bo na przykład podaje się dziecku chleb, a w chlebie wiadomo, że naturalnie jest sól. Chodzi o to, żeby nie dodawać tam, gdzie nie potrzeba tej soli tak naprawdę. Czyli na przykład takiego kurczaka nie potrzeba, bo jak on będzie dobrze, będzie miał dużą ilość czosnku, dużą ilość ziół, pieprzu, to i tak będzie bardzo dobrym mięsem, ale nie będzie dosolony. Dobra, to ja tego kurczaka w soli na chwilę odstawiam, żeby sobie tam poleżał, a my weźmy się za cebulę i czosnek. Do takich podwójnej piersi z kurczaka i tak myślę, że wystarczy jedna cebula, bo no, jakby to chodzi o to szarpanie tak naprawdę, więc dajmy jedną cebulę. I dwa ząbki czosnku. Kasia posieka cebulę, ja czosnek. Właściwie w tym przepisie nie jest tak istotne, jak pokroicie tą cebulę. Mogą to być albo piórka, albo taka dość drobna kostka. I teraz na tym oleju podsmażymy cebulkę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Nie ma literczy, nie ma lipy. O, zapachy zaczynają się wydobywać. Piękny zapach. To lubię. To jest bardzo aromatyczne danie, więc naprawdę dla bobasów będzie super, nawet bez soli. I my, co my teraz robimy? Do tej cebuli z czosnkiem i olejem dosypujemy od razu przypraw, żeby się trochę przesmażyły. Jak przyprawy się przesmażają, to wydają z siebie więcej aromatu i to jest bardzo fajny patent. Więc ja dzisiaj będę używała papryki słodkiej. Tak naprawdę możecie sypać na oko, ile lubicie. No nie wiem, ja daję tak około łyżeczkę papryki słodkiej. Myślę, że dam z pół łyżeczki ostrej. No jeżeli robicie to dla dzieci i one nie lubią ostrego, no to sobie pomińcie ten etap. Trochę oregano. Nie wiem, też tak z łyżeczkę. Troszkę kolendry. Z pół niech będzie. I imbiru, ale tutaj tak naprawdę dowolna mieszanka przypraw, można sobie dawać zioła prowansalskie, tak, właściwie w takiej podstawowej wersji mogłaby być to cebula, czosnek, zioła prowansalskie i zalane to passatą i byłoby super. No właśnie, więc Kasia już od razu przedstawiła kolejny krok. Tutaj już nam się wszystko ładnie przesmażyło i tak jak Kasia powiedziała, zalewamy cebulę i czosnek przecierem pomidorowym i na podwójną pierś z kurczaka tak około pół litra. Zwykle te pasaty w butelce to jest 400 ml i to na podwójną część pierś wystarczy, prawda? Tak, tak. No to około pół litra. No jak będzie 400 ml, to też dowolnie. Tak. Dowolnie, będzie więcej sosiku po prostu, jak będzie więcej pasaty. A sosik wychodzi super, więc może być go dużo. Dobra. No i tak naprawdę kolejny krok i ostatni, jaki nam pozostał, to dołożenie do przecieru piersi z kurczaka. Po prostu je tam tak wrzucam. Przykrywamy tym sosem pomidorowym. No niech się zagotuje, potem zmniejszamy ogień, przykrywamy przykrywką i dusimy około godziny. Minęło 60 minut, kurczak jest gotowy.
Kasia przełoży go na talerz i będziemy szarpać, czyli najprzyjemniejszy proces przed nami. Kurczak jest świetnie ugotowany, przeszedł wszystkimi smakami tego sosu, wszystkimi przyprawami, cebulką, czosnkiem i jak widzicie wychodzi bardzo dużo sosu, ponieważ ten kurczak musi być właściwie cały zanurzony, ale jeżeli zjemy to danie jako danie obiadowe na przykład z ryżem, to ten sos po prostu wykorzystamy do ryżu, a jeśli nie i wykorzystamy tego kurczaka do czegoś innego, co zaraz Wam pokażemy pewną propozycję podania go, to ten sos możemy wykorzystać dnia kolejnego jako... Baza do makaronu. Baza do makaronu. Ja bym nawet powiedziała, przecież to jest na mięsie, jakby wywar z warzywami, z pomidorami. Zupa. Nawet szybka zupa na przykład dla dzieci. Zasypujemy ryżem, dogotowujemy trochę makaronu i następnego dnia mamy zupkę pomidorową, jak z bajki, aromatyczną i pyszną. Więc tak. Myślę, że tak można też wykorzystać. No to co? Szarpiemy, dawaj, bo to bomba. Jest najciekawszy element tego przepisu. Szarp, Ewelina, szarp. I żeby poszarpać tego kurczaka, ja sobie przyszykowałam dwa widelce. Tak to robię. No, słuchajcie, on jest mięciusieńki. Zobaczcie. No właśnie. Więc po prostu te włókna same. I to jest to, o czym ja mówiłam, że to jest idealne mięso dla dzieci. Zobaczcie. Mięciusieńkie. Mięciutkie, nawet takie słupki do rączki dla Bobasa, który dopiero zaczyna przygodę z jedzeniem stałych pokarmów. Rewelacja. Ja lubię, jak tego sosu jest troszkę tutaj więcej, więc możesz mi dobra, jakąś łyżką. Biorę łyżkę i już Ci dolewam. Żeby to był też szarpany kurczak w sosie. Ale zobaczcie, no te włókienka są tak mięciutkie, że to samo w zasadzie wszystko odchodzi. Tylko ja nie chcę, żeby on był suchy. Więc jeszcze tego sosu Kasia mi tutaj trochę poleje. No i zobaczcie, czy to nie wygląda doskonale. Nie wiem, czy kojarzycie pulled pork, tą szarpaną wieprzowinę. No ale to wygląda tak samo, a jest no chudsze po prostu. Bo kurczak jest mniej kaloryczny, bardziej lekkostrawny, no kto nie lubi wieprzowiny, no to w ogóle opcja idealna. No nie wiem, no dla mnie to jest po prostu niebo w gębie. To naprawdę się rozpływa w ustach, a jeszcze jak Wam zaraz pokażemy, jaką kanapkę z tego zmontujemy, no to padniecie. Padniecie, będziecie chcieli to robić za 2 minuty. Dajcie mi poszarpać resztę. No i właściwie będziecie mogli to robić za 2 minuty, dlatego że składniki do tego dania są tak proste i tak łatwo dostępne, że jedna krótka wizyta w sklepie i po 1,5 godziny będziecie mieli takiego samego szarpanego kurczaka. Dobra. No pulled pork totalny. Dobra, jest git. Tak to wygląda, jeśli chodzi o samego kurczaka. No jest mnóstwo sposobów na wykorzystanie go. Możecie go jeść solo, on jest doskonale pyszny. Możecie go opakować do kanapek, możecie go opakować do tortilli, do lunchboxa, z ryżem, z kaszami, z makaronem. No w zasadzie to jest tak uniwersalne tak. Danie, że szok. Ale dajcie nam 30 sekund. W zasadzie my to sobie wytniemy, dajcie nam 2 sekundy i pokażemy Wam super kanapkę właśnie z tym szarpanym kurczakiem. Tak jak obiecałam, 2 sekundy minęło. Mam nadzieję, że nasz operator tak to zmontuje, że to będą te 2 sekundy. Tak. To jest nasza propozycja podania. Super buła z sezamem, do tego nasza surówka z czerwonej kapusty i ten szarpany kurczaczek. No powiedzcie, czy to nie wygląda po prostu doskonale? No to jest taki fast food, ale taki slow fast food, nie? Domowy, domowy, dużo zdrowszy. Oczywiście bułka mogłaby być też albo własnego wypieku, albo pełnoziarnista byłaby zawsze zdrowsza. Więc pakujcie tego kurczaka, co tylko chcecie i proponujemy Wam podać z tą surówką i chyba już ją znacie, bo to jest nasza kapusta czerwona w tej formie. A jak ją zrobić? Gdzie ją znajdziecie? Gdzieś tutaj w linku. Śledźcie naszego Instagrama, bo tam będziemy na bieżąco podawały Wam różne sposoby na podanie tego szarpanego kurczaka, więc... Polecamy śledzić Instagram. Będą tam przepisy dla dzieci, a dodam tylko, że linka do naszego Instagrama znajdziecie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się, hej! Może od nowa jeszcze raz nagrajmy w razie czego. O, tak? Tak, no bo ja tam się ten... Faflunisz, dobrze. No. Ja stoję na jednej nodze, nie wiem dlaczego ciężko mi jest utrzymać uwagę. No, ja też się muszę tak ułożyć, rzeczywiście, na 2 nogach stabilniej. Jestem skazana po prostu na... Jesteś niesamowita po prostu. Skazana na filozofię, no. I na którą przepis znajdziecie gdzieś tutaj, jeśli nasz operator nie zapomni go wstawić oczywiście. Wojtunio! Mamy Cię na, wiesz, na oku.